Witam Was, moi drodzy, w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Was Nicola i dzisiaj zapraszam Was na film, a w zasadzie na nową serię. Proszę nie zwracać uwagi na mój przepiękny makijaż, ponieważ nagrywałam dzisiaj współpracę i dlatego jestem w takich kolorkach nietypowych, jak dla mnie nietypowych. Zaczynam nową serię. Mam nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu, bo pomyślałam, że stworzę taką nową serię, coś takiego, czego nie widzę, nie widziałam na kanale, nigdzie, u nikogo. Mianowicie będziemy sobie testować produkty i brzmi to dosyć tak normalnie, przecież o to chodzi. Przecież normalnie wszystkie dziewczyny testują produkty. Tak, ale mam zamiar być tutaj bardziej w tym regularna, tak wstawiać dwa filmy tygodniowo i wrzucać Wam po prostu takie krótsze filmy. Mniej montażu będzie na pewno. Po prostu będę Wam przedstawiać, co dzisiaj testujemy. Będzie to jeden, maksymalnie dwa produkty. Jeden do skóry głowy, a drugi na włosy. I to będzie taka szybka recenzja, co ja o nich uważam, co one mają w sobie i jak wygląda efekt na moich włosach oraz na skórze głowy, bo Wy to wszystko zobaczycie od razu bez większego przedłużania. Jako że przez weekend testowałam sporo różnych nowych produktów, dużo rzeczy nakładałam na włosy, w szczególności to moje włosy są dosyć mocno takie obciążone, takie trochę sztywne, troszkę posklejane. Ja to czuję, nie wiem czy jest to widoczne na filmie, dlatego na szampon zdecydowałam się ten helatujący z Heritage Cosmetics. Dzisiaj go nie będziemy testować, bo ja już mam go dobrze przetestowanego. Jest mnóstwo recenzji na moim profilu na Instagramie, na które oczywiście Was zapraszam. Jest to mój pewniak, jest to moja perełka. Ja już zużyłam chyba z 3 buteleczki, to jest chyba 4. buteleczka. Jeśli chodzi o szampon helatujący, to jest to mój ulubiony szampon helatujący. Nic dodać mu, nic ująć, jest turbo wydajny, więc mimo tego, że kosztuje około 50 zł, to starcza mi na długo i nigdy sobie nie żałuję, jeśli wiem, że muszę go kupić. Ale za to testujemy sobie dzisiaj te dwie nowości dla mnie. Tutaj, mimo że jest spore zużycie, to nigdy go jeszcze nie używałam. Jest to peeling. Od mojej koleżanki go dostałam i jest to z polecenia trycholog, pani trycholog, więc jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi. Ponoć jest świetny. Już Wam mówię, co on ma tutaj w sobie, bo ma kwas salicylowy, ponadto zawiera substancję o działaniu antyseptycznym, czyli ma olejek z drzewa herbacianego i mięty pieprzowej oraz grzybobójczym, bo zawiera siarkę i prioktonolaminy. Nawet nie wiem, co to jest prioktonolaminy. Sposób użycia: produkt rozprowadź równomiernie na suchej skórze głowy, delikatnie masując, pozostaw na około 8-10 minut i następnie spłucz. Powiem Wam tak, że jeśli chodzi o peelingi, to ja jednak przetrzymuję je troszeczkę dłużej. Sprawdziłam to sobie już na mojej skórze głowy, nic złego się nie dzieje, a wręcz dzieje się nawet lepiej. Wiecie, producenci zawsze wolą dać ten krótszy czas, przez to, że kiedyś było bardzo i wszystkie dziewczyny szły w tą stronę właśnie przetrzymywania tych peelingów, a wtedy robiły sobie krzywdę na tej skórze głowy, więc mam wrażenie, że producenci wolą napisać krótszy czas, aniżeli długi. Ale ja znam swoją skórę głowy, chociaż tego produktu nie znam. Myślę, że tak 15 minut potrzymam, bo po prostu wejdę sobie do wanny i się szybko umyję w tym czasie i jak już wejdę, to sobie spłuczę. A drugą nowością jest dla mnie ta odżywka tej marki. Nawet nie wiem, jak się ją czyta, czy to jest Joico, nie wiem, co to jest za marka. Dostałam tą odżywkę w paczce od chyba Hebe, ale co ciekawe, widziałam też te produkty na półce u fryzjera i to mnie też tak zainteresowało. I się podpytałam, to mi fryzjer powiedział, że inna dziewczyna, która kiedyś z nim pracowała, to bardzo je lubiła i je zamawiała, ale on tak za nimi tak średnio. Jeśli chodzi o to, co w niej jest i jak ona ma działać, to producent nam obiecuje, że jest to odżywka wzmacniająca i rekonstruująca włosy, że nadaje miękkości, ułatwia rozczesywanie oraz zmniejsza elektryzowanie, co jest teraz ważne, bo zauważyłam, że moje włosy właśnie na takim przełomie zimy-lata, czyli w tą taką wiosnę, się dosyć mocno elektryzują. To, co ma w składzie, to powiem Wam, że sporo ma w składzie, bo ma taki długi skład i nie są to jakieś tam badziewia, bo zauważyłam, że ma tutaj hydrolizowaną keratynę, ma tutaj też oleje różnego rodzaju, na przykład olej kokosowy, olej z róży, olej z ekstrakt z gujawy,
Ekstrakt, tak, ekstrakt. Boże, jest tutaj tak ciemno, że aż nie widzę. Ma też glicerynę, czyli w zasadzie jest to maska pech, bo mamy tutaj glicerynę, czyli humektanty, oleje, czyli emolienty oraz hydrolizowaną keratynę, czyli proteiny. Więc w sumie jestem bardzo jej ciekawa, jak ona się sprawdzi. Czy ma już jakiś tutaj zapach? A, bardzo delikatny. Czy fryzjerski? Gęstość? W porządku. Lubię takie średnio gęste maski. Nie lubię tych bardzo gęstych, ale nie lubię też tych takich bardzo wodnistych, takich lekkich, bo nie czuję wtedy, gdzie mam nałożoną już tą maskę, a gdzie nie. No tak fajnie. Kosmetycznie? Może delikatnie fryzjersko, ale to nie jest taki typowy, klasyczny zapach fryzjerski. Nie przedłużam już dalej. Zaraz nakładam peeling i lecimy z tym myciem. Całości Wam nie będę nagrywać, ale kawałek pokażę, jak w ogóle zachowuje się ten peeling, bo on mi się wydawało, że jest bardzo gęsty, ale aż tak nie jest. Dosyć łagodnie spływa, widzicie? O, spływa, więc zobaczymy, jak będzie się na skórze zachowywał. Buteleczka jest dosyć taka twarda, ale idzie. Widzicie? Idzie wszystko. O, trochę się pieni, nawet słychać. Ale przez to... O kurczę, czuję tą miętę pieprzową. No. Ciekawe, jak to będzie na skórze głowy. Czy poczuję jakieś mrowienie? Oczywiście, jeśli chodzi o efekt, to tutaj za dużego na początku pewnie nie będzie. Jedyne, co możemy zobaczyć, to odbicie u nasady. Ale na pewno wrócę do Was po prostu po jakiejś... no nie wiem, 2-3 dniach, kiedy już będzie mi się mycie zbliżało i zobaczymy sobie, czy przedłużył mi świeżość włosów, bo to też jest w peelingach ważne. No spoko, idę nałożyć dalej i wrócę już do Was z nałożonym peelingiem, zobaczymy, jak on się tutaj rozprowadził i czy go starczyło. No myślę, że go powinno starczyć, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. No powiem Wam, że musiałam lekko wygrzebywać, żeby rozłożyć na całą skórę głowy to. I ja na przykład lubię bardzo mieć tak pewność, że wszędzie ten peeling jest, więc dosyć szybko zużywam peelingi. Ale jeśli chodzi o jego wydajność, to myślę, że jest też fajna, bo mimo, że już tutaj gdzieś jak byłam na tej części, ja stąd zaczynałam i już praktycznie on mi się kończył, to jeszcze udało mi się go tak całkiem dobrze rozprowadzić. Jeszcze tutaj wygrzebałam na ten bok i najmniej to mam gdzieś tam z tyłu głowy. Mam wrażenie. No ale myślę, że i tak coś tam zobaczymy. Jednak trochę tego peelingu jeszcze tam było i udało się go nałożyć, a bardzo dobrze się go rozprowadza. Czuję już pieczenie na skórze głowy, takie mrowienie, pieczenie, ale nie jest to nieprzyjemne, przynajmniej póki co na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz skakuję już do wanny się myć i wracam do Was już, żeby spłukać ten peeling i myć głowę. Minęło jakieś 15 minut, myślę, więc spłukuję włosy. Nakładam szampon hydratujący i myślę, że jedno mycie dzisiaj mi wystarczy. Nie będę musiała podwójnie myć, z tego względu, że myłam te włosy dzisiaj rano. Tylko one po prostu są tak przeciążone, że chciałam umyć dzisiaj jeszcze raz. A do tego jeszcze teraz użyłam tego mocnego peelingu, więc już widzę, że wszystko się ładnie pieni i nie będzie potrzeby mycia drugi raz. Przeciągnę sobie teraz tą pianę z tego szamponu helatującego na włosy, żeby włosy też się trochę schelatowały, bo to one głównie były przeciążone i głównie z ich względu chciałam je umyć dzisiaj jeszcze raz, a nie ze względu na skórę głowy. I nakładam tą odżywkę. Zobaczmy jeszcze raz jej konsystencję. No taka średnio gęsta, tak bym ją określiła. Takie trochę gęstsze mleczko. Taki balsam do ciała. Trochę bardziej gęsty balsam do ciała. O, tak. No na włosach przyjemnie się rozprowadza, tak? Idealnie. Dobrze sunie. I widać, czuć, gdzie już została nałożona. Nawet trochę za dużo mam wrażenie, że jej dam. Czyli będzie może wydajniejsza, jak będę używać jej mniej. Wszystko dokładnie wczesuję, tak jak zawsze. Oczywiście zawsze zaczynam od końcówek. Trochę ułatwia rozczesywanie, ale nie jakoś tak bardzo. To znaczy znam odżywki, które ułatwiają bardziej, ale znam też odżywki, które ułatwiają mniej, więc określiłabym ją tak po środku, jeśli chodzi o rozczesywanie włosów na tą odżywkę. Co ciekawe, producent pisze o tym, aby pozostawić ją
tylko na minutę i spłukać. Więc ja już wczesując ją zostawiłam na minutę, także od razu spłukujemy. Podczas spłukiwania czuję, że włosy są fajnie mięciutkie. Zobaczymy, jak będzie po wysuszeniu. Odsączam włosy w ręcznik. Po 3 minutach zdejmuję. I zawsze będę używać serum takiego sprawdzonego, które wiem, jak działa, jak się zachowuje, aby test był bardziej wiarygodny. W tym wypadku użyję sobie serum ciekłe kryształki od Sendo, bo je mam już dobrze przetestowane, wiem, jak ono działa. Użyję sobie 2 pompki. I lecę suszyć włosy. I wracam już do Was z efektem końcowym. Przytargałam specjalnie lampę do łazienki. Jeszcze włosów nie rozczesywałam, więc je teraz rozczeszę przy Was. Odwróciłam też kamerę i nagrywam tylnią, żeby dokładnie było wszystko widać. I będę się starała zawsze pokazywać Wam efekt w tym samym świetle, czyli w łazience z pomocą jednej lampy. Jeśli chodzi o przód, czyli taki boczek, to no fajnie. Chyba mi się podoba. Zobaczymy jeszcze drugą stronę. Krzywka się coś splątała. No nie widzę jeszcze, jak tam z błyskiem. W sumie dopiero na nagraniu zobaczę, jak wygląda błysk, ale widzę tak, na pewno włosy są faktycznie miękkie, są przyjemne w dotyku, aczkolwiek mam wrażenie, że jeszcze trochę są obciążone po tym całym weekendzie testowania. Tak czuję na tych końcówkach, że one są takie trochę sztywne. Chyba przy kolejnym myciu muszę im dać humektantów trochę, żeby jeszcze bardziej je zmiękczyć. No, tak trochę czuję. Zobaczymy jeszcze, jak będzie jutro, bo oczywiście wrócę do Was z recenzją peelingu. No, peelingu bardziej, bo szampon, mówię, już mam przetestowany i on mi jakoś tam nie przedłuża świeżości, ale fajnie halatuje. Natomiast jeśli chodzi o górę, to czy ja widzę jakieś większe odbicie? Nie wiem. Nie wiem, czy widzę odbicie, może delikatnie faktycznie, ale to nie jest dla mnie aż tak ważne. Ważniejsze jest dla mnie to, czy przedłuży mi świeżość włosów, świeżość skóry głowy i kolejno włosów. Zrobiłam już sobie przedziałek i rozczesałam włosy już tak ostatecznie, więc jeszcze ostatni raz zobaczmy, jak to wygląda. No tyle, co ja jestem w stanie zobaczyć w lustrze, to mi się podoba, bo włosy są dosyć mocno wygładzone, nie są przeciążone, są całkiem sypkie. Ja tutaj czuję jeszcze trochę pozostałość po tym weekendzie. Niestety, widać, że te włosy chcą się trochę zlepiać w te pasma, ale jestem pewna, że to jest wina weekendu, a nie tej odżywki. Ta odżywka, myślę, że wypada super. Wrócimy sobie do niej za jakiś czas, a tymczasem widzimy się dla mnie za kilka dni, a dla Was za chwilę. No i witam Was po 2 dniach odmycia włosów, już na takim ostatecznym podsumowaniu. Jeśli chodzi o skórę głowy, czyli o peeling, to ja uważam, że zdał on super egzamin, ponieważ normalnie moja skóra głowy przetłuszcza się tak mniej więcej po 1 dniu, to znaczy nie myję tych włosów codziennie, raczej tak co 2 dni, ale już ten drugi dzień to te włosy nie są już takiej pierwszej świeżości. Tutaj jednak mimo wszystko na spokojnie mogłam sobie pójść do szkoły, na uczelnię, jeszcze w świeżych włosach. Teraz jest już popołudnie, wieczór, idę też na trening, dlatego stwierdziłam, że teraz Wam nagram, bo wiadomo, że po treningu te włosy będą jeszcze bardziej tłuste, ale w tym momencie uważam, że też nie ma tragedii. W lustrze na przykład wygląda to w ten sposób. Wiadomo, że ta grzywka tutaj z przodu jest bardziej przedłuszczona, ale jeśli chodzi tutaj o tył, to nie ma jeszcze takich typowych jakby strączków, takich rozdzieleń.
No wiecie, o co mi chodzi na pewno. Może tutaj się zaczyna powoli dziać w tym miejscu, to na pewno, bo tutaj najszybciej mi się włosy przetłuszczają. Także ja uważam, że test zdany pozytywnie i jeśli będę tylko miała możliwość, to sobie ponownie zakupię taki peeling, bo ten właśnie dostałam w sumie od koleżanki, więc zakupię sobie nieponownie pierwszy raz, jeśli nie będę miała co innego testować. Jeśli chodzi natomiast o długość, to włosy już moim zdaniem się ogarnęły, już nie są tak przeciążone, potrzebowały po prostu dojść do siebie i wypadły, ta maska wypadła na włosach bardzo fajnie. Przez te dwa dni włosy się nie obciążały, mimo że dokładałam tego serum, dokładałam, były fajnie wygładzone, nadal w zasadzie są fajnie wygładzone. W dotyku są takie też przyjemne, miękkie. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o test tych dwóch produktów. Czy robimy jakąś skalę ocen? Możemy w sumie zrobić. Peeling oceniam na takie naprawdę 8, 9, 9 nawet na 10, bo super się go rozprowadzało, czuć było od razu coś tam, że się dzieje i tak samo przedłużył mi świeżość. Maskę oceniam na takie 7, 8, 7 bym powiedziała może nawet, bo nie do końca jeszcze jestem pewna, jak ona zadziałała od razu, ale po czasie dłuższym widać, że zadziałała super. Na pewno do niej wrócę i jeszcze raz ją przetestuję, gdy włosy już sobie troszeczkę odpoczną, a na dzisiaj daję jej takie 7 na 10. Także jeśli podobał Wam się taki film, taka forma testu, to dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu, a ja już na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!